Siema, nadal jestem w Radomiu. Plądruję sobie autohandle. Tutaj lubię wlecieć, ponieważ tutaj czasami mają naprawdę ciekawe samochody. Łapy, komentarze mile widziane. Reklam nie przewijamy. Przypominam, że pod filmami wklejam numer konta zrzutka. Wpłaty bez prowizji. Minimalna wpłata złotóweczka. Zbieramy na paliwko. Do V8 kompresora. Chyba nigdy się nie doczekam. Moi widzowie nie są dla mnie zbyt łaskawi. W211 V8 kompresor. Auto bez opisu. Ciekawy sprzęcior. 500 kuni, panie. No, pojeździłbym sobie takim. Troszkę gumę może nawet bym przypalił. Ale kto by to zatankował? Lecimy dalej. Zobaczymy, co tutaj znajdziemy. Ta audiczka w quattro stoi tutaj dosyć długo. Jest ładna. W manualu, na półskórach. 1.8 turbo, 190 koni, 2004 rocznik, z przebiegiem 260. Spory przebieg, ale jak na ten rocznik, bryczka naprawdę prezentuje się wyśmienicie, trzeba powiedzieć. Ani lampy nie są przyblaknięte, ani nie jest pordzewiała. Cena wywoławcza 25 900. Z tego, co widzę, skrzynia szósteczka, najmocniejsza wersja, 190 kunia w quattro. A wiadomo, że te silniki mają potencjał. Można spokojnie dłubnąć jeszcze na prawie 250 kunia albo i więcej. Wiano. Ten wiano stoi tutaj długo. Szybki wanik. 76 900, 3 litry diesel, 224 konie, rok 11. 350 przejechane. Jasna skóra w środku. Szara. Oczywiście w automacie. 224 konie. Jeszcze jakby go tam dubnąć programem na 280, ale oponę ma tutaj z tyłu strasznie zjechaną. Nie wiem, czy geometria, czy o co tutaj chodzi, ale 280 koni w takim sprzęcie, niejednego na autostradzie można zaskoczyć. Tutaj stop delikatnie pęknięty i klapa na górze troszkę wypłowiała. Ale poza tym naprawdę sprzęt prezentuje się bardzo ładnie. Tego Cruza już kiedyś wam pokazywałem. Cruz to jest praktycznie to samo co Astra, tylko w innym opakowaniu. Skrzynia manualna, szósteczka. Cena 29 900, rok 13, 1.4 turbo, 140 koni, 224 przejechane. Ładna oponka, silnik na łańcuchu, można zagazować na półskórach. Troszeczkę Cruzy są tańsze niż Asterki. Czy mi się wydaje, czy on ma zielony środek? Przez chwilę mi się tak wydawało. Szyba tylna jest zielona. Jak wpada światło, myślałem, że ma zieloną tapicerkę samolot. No. Półskóry automat. Co to jest za sprzęcior? 19 900. Rocznik 2006.
243 przejechane, 2 litry turbo, 150 koni z szyberdachem. Silnik jeszcze ma potencjał, można go zaczipować, zagazować. Ta wołowina stoi tutaj już jakiś czas. Cross Country rok 15. V60. 254 konie, 2,5 litra w automacie. 155 przejechane. 88 800. Na skórach. Na Tiguana nie ma tutaj opisu. Ten mądziak też tutaj dosyć długo stoi. 27 900. 260 przejechane, rok 12, 2 litry, 140 koni w dieselku. Nie wygląda źle. 15 tysięcy za A3. 1.8 turbo, 150 koni. 2003, 285 przelatane. Ten mechu też chyba był. O ile to jest wersja 200, przepraszam, 350 Formatic, 286 przejechane, 272 konie, 47 900. Dobrze, bo się Nygus prawie zakręciłeś. Chodziło mi o te 272 konie. To mi chodziło po głowie i trochę mnie wybiło z rytmu. TT, może ktoś chce TT. Hyundai 38 700, 1.6 diesel, 136 koni, rok 15, 180 przelatane na automacie. Hyundai niby 1.6 CRDI, dobre, udane silniki. BMA w Touringu. Oczywiście automat i skóra. Nie wiem, czy to nie jest ta wersja 380 koni, którą wam już pokazywałem. Podwójny dach. Najpierw rzućmy okiem może na TT. Skrzynia automatyczna. I z tego co widzę, pół skóra. Ktoś te lusterka tak paskudnie tutaj obkleił. 60, 180 przejechane, rok 10, 2 litry turbo, quattro, 211 koni. TT. Ale to jest zglebowane. Pod jaki krawężnik tym podjechać? Dokładnie, to jest ta 380 kunia. 87 900, 197 przejechane, rok 12. 3 litry diesel, 381 koni. Biturbo. Ciężarówki tyle mają mocy, słuchajcie. Kolejna A3 na skórach w manualu. 18 900 zł. 1.8 turbo, 180 koni, 276 przejechane, 2002 rocznik. Prezentuje się ładnie, ale kosmos, co się dzieje z tymi starszymi Audicami w quattro i tak dalej, 1.8 turbo. Ceny tych samochodów mocno, bardzo mocno poszły w górę. Kolejna 380 koni za 116. Ta jedyneczka wygląda dosyć ładnie w tym kolorze. Tania też nie jest. 46 900. 184 konie, 2 litry diesel, rok 12. 177 przejechane. W X-Drive'ie skóra,
skrzynia szósteczka. Co tutaj jeszcze mamy ciekawego? Kruzik. Kruzik wygląda na zadbany. Tutaj ma jakiś taki niewielki odprysk zaprawiony. Manual, szósteczka i skóra w środku. Ładna oponka. 3900, 1440 koni, 160 przejechane, rok 14. To samo co Astra. Co tutaj jeszcze mamy za sprzęciory? Te kiedyś Wam już pokazywałem. 24900, 2005, 267 przejechane, 2,5 litra turbo, 220 koni. 5 cylinderków, V50, skrzynia. Z tego co widzę w automacie. Troszeczkę szkoda. W manualu są lepsze. No i bywały też w napędzie na 4 buty. 69900, rok 11, 3 litry, 258 koni, w dieslu BMA. Audica V6 Turbo A4. Cena 64900, 3 litry, 333 konie, 236 przejechane, S4 2009 rocznik. Ciekawy sprzęcior na skórach Westline w automacie. 333 konie. Pewnie programem da się jeszcze dubnąć na jakieś 370 koni. S-Max, rok 11, 2 litry turbo, 240 koni, 151 przejechane, 47900, 240 koni. Na półskórach to jest już, słuchajcie, silnik EcoBoost. To nie jest pięciocylindrówka od Volvo. Różne opinie krążą o tych silnikach. Kaktusek 62900, rocznik 20, 46 przejechane, 1,2, 110 koni, niecałe 50 przejechane, ładna oponka. Z tego co mi wiadomo, silnik trzycylindrowy, 1,2, stosunkowo młody rocznik samochodu. Insignia Turbo w napędzie na 4 i wołowinka T4 R Design XC40. Zobaczmy te sprzęty. Co tu mamy? Manual, skóra. 34900, rok 9, 250 przejechane, 220 koni, w napędzie na 4 buty. Fajny sprzęcik, nawet fajnie się odpycha, ale troszkę pali, a instalacja gazowa dosyć droga, ponieważ to jest wtrysk bezpośredni. Co to było? XC40, praktycznie nowy samochód. 114600, rok 18, 150 przejechane, 2 litry turbo, 190 koni w benzynie, po opłatach w R Designie. Volvo nadal robi te auta takie trochę kanciaste. Panorama, półskóra, szyby przyciemnione, wiele nie widać. Civic, Civica już Wam pokazywałem, 23900, 1.8, 2006, 211 przejechane. Audi Q5, rok 18, 2 litry w TDI-ku. Oczywiście Westline,
Rok 18, 190 przejechane, 190 koni w quattro, 132 tysiące złotych. Półskóra, duża panorama. Długo by tutaj wymieniać, jakie to ma, słuchajcie, wyposażenie. No wygląda jak nowa. Co tu dużo gadać. Ale cena też jest taka, no troszeczkę kosztuje. 320 i BM-eczka, skrzynia manualna, szósteczka, E90 w ładnym kolorze, ładnie się prezentuje, szyber dach, 29 900, 238 przejechane, 170 koni, benzynka, rok 10, po opłatach Xenon, serwis w ASO. Wolałbym dwulitrówkę, 150 koni, lepszy silnik, te 170 koni. Mądziak był już kiedyś, były tutaj dwa mądziaki, chyba się jakiś sprzedał, 57 900, 2 litry diesel, 180 koni, rok 17, 227 przelatane w automacie. Kontakt macie podany, możecie przedzwonić, umówić się, wlecieć, bryczki sobie obejrzeć. Długi odcinek, alfa bez opisu. No i ten miniacz ładnie wygląda. Duży szyber. 22 900, 175 koni, 1.6, rok 6, 229 przejechane. Tak, wiem, 1.6 THP, różnie może się wydarzyć, ale autko generalnie fajne. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. O, dobra, przerwa na fajkę, jeszcze jeden filmik i na dzisiaj finito. Pozdro.